A teraz idziemy szukać tajnej dzielnicy przejścia, prawie jak na peronie 9¾. Oddalamy się od typowo turystycznego tłumu. No dobrze, chyba trafiliśmy. AL. Nawet tu. Czy to jest też wytrych na mieszkanie, na zasadzie zbudować coś bardzo małego i... Wiesz co, to jest akurat dzielnica Rotokucza. Plan był już budować na niektóre... Dużo dawniej. Mhm. Akurat jest 19, ale w tym momencie czy powstały jakieś mikrokrawlerki, tak. Mhm. Matko jedyna. No, dobrze, że dieta się jednak przydała do tego przejścia. Jak tutaj przyjeżdża pogotowie. Może tak jak na Reunionie, wszędzie tylko, wiesz, śmigłowiec. No ale słuchaj, jest bardziej luksusowy dom, bo jest pięknie okafelkowany. Jakby nie było. I są tary. Portugalia przez lata niczego nie budowała, jeśli chodzi o przemysł. Wszystko mogliśmy kupować, byliśmy tak majętni. I teraz, uwaga, uwaga, jak nam brakuje ludzi do pracy, bo Magda też budowała fabrykę i Kasia też budowała fabrykę, to szukamy gdzieś robotników na przedmieścia. Ludzie wpadają na różne pomysły biznesowe, więc tutaj to nie wygląda, ale my jesteśmy 5 minut od naszego głównego ptaka w Mieście, ulicy Świętej Katarzyny. To jest jakbyście w Łodzi byli 3 minuty od Piotrkowskiej. Dlatego przyszedł inwestor i te porzucone kibelki kupił i zrobił 3 mini kawalerki. No i biznes się kręci. No i może to jest... My wife, you know, I have to look at this, yes. Za mało. Za mało. Brakuje trzeciego. No, za mało, za mało. Zazwyczaj też bym wyszedł i pokazał, że ma 3 pierścienie chłopaki. Chłopaki nie ma też mają. Tak, ale zobacz jakie tutaj pierścienie. Ale tu jest za górdeczkiem. Ty łączę bębą. Bębą, nędza z bidą. Nędza z bidą. Nawet blokady nie ma. Ale nie masz blokady, wiesz. Jesteś wolna. A trinkę i un bębą. Że to 31 to już nie jest źle. Bębą. Już was oceniłam. Brakuje pierścienia, ale 31 to nie jest źle. Dobry wynik. Już jesteście na dobrej stronie. 67. Obrigado. Ona jest dumna z tego, że tu myśleli o przyszłości. Że to były dwa mini domki, takie tysiące. Tak, połączone. Kwartus. Aha. Ale sala. Mhm. Okej. Super. I z kuchnią, okej. Okay. I to jest własność. Tak, tak. O Maria. Ale włos jest pazurny. Ty jadasz tam do kapelu i goś tam do Unii. Obrigado. 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 Do dwóch z nich minimum. Można się widziałam na żywo. Sąsiedzi śmigają, żeby się wyprysznicować i tutaj skorzystać z toalety. I co chwilę sobie Ania wyczyściła to. No nie chcę, żeby sąsiadka jej zabrudziła to, dlatego jeśli cały czas jest na zewnątrz, to ten publiczny został sprywatyzowany. Czy ja się przebijam przez salon i buduję dzielnicę robotniczą w ogrodzie? Tam są mini domki, ale co to są dwie pary identycznych drzwi. Jedna prowadzi do budynku, druga prowadzi do ogrodu, gdzie ja mam dzielnicę robotniczą. To dlatego wyspę dla turysty, tak na pierwszy rzut oka, zupełnie są nie do zrobienia. Mhm. Ja pierwszą odkryłam po 5 latach mieszkania w Porto. Ale tam są cały czas te mini domki 20 metrów kwadratowych. I tam dopiero byśmy zrozumieli, dlaczego to były luksusy. Więc jak robotnicy przyszli tutaj, przytarli oczy, to powiedzieli, o kurde, w tym roku na pewno pani tutaj Magda chce do mnie X za wynajem, a w przyszłym roku zaśpiewa 3 razy X. No to lepiej się nie przeprowadzać z bambetlami, bo ja sobie za rok nie poradzę z tym czynszem. Dzięki Dorocie zajrzeliśmy do dzielnicy robotniczej, super małych domków, gdzie ludzie żyją w, no, w słabych, można by powiedzieć, warunkach, ale są dumni z tego, że mają chociaż taką formę własności, ponieważ zakwaterowanie w Portugalii to naprawdę jest spore wyzwanie. Zresztą
ni mniej, ni więcej, nie przemierzając tak jak u nas. Szanse przy dzisiejszym poziomie wynagrodzenia do kosztów wynajmu, chociażby już nie mówiąc kompletnie o zakupie, są tak duże dysproporcje, że nie ma zbyt większych szans na posiadanie własnego M. No i tak w ten sposób po iluś latach trafiłem w miejsce zupełnie losowo, gdzie kiedyś na tych ławkach graliśmy z Piotrem, Szymonem i Wojtkiem w karty. Tutaj musimy zakończyć temat pustostanów i teraz zobaczcie, o co nam chodzi. W końcu musimy dojść do jakiegoś konsensusu. Portugalski parlament mniej więcej 4 tygodnie temu przegłosował, że wszystko, co puste w tym kraju, powinno zostać wynajęte. Czyli jeśli uwaga, uwaga, to jest pustostan Joli, to Jola powinna szybciutko się ogarnąć. Jola wstawia okno, naprawia dach i powinna komu wynająć? Portugalczykom, a nie turystom. Jeśli Jola nie ma pieniędzy na ten remont, bo może nie mieć, co? Zobaczcie, portugalski rząd stwierdził, że Joli, uwaga, uwaga, zobaczcie, pożyczymy te pieniądze, pomożemy w uzyskaniu kredytu. Za pożyczone Jola wyremontuje, komu wynajmie? Portugalczykom. Rewolucję mamy dopiero w 74. I wtedy, zobaczcie, już szkolnictwo nam się polepsza i tak dalej. W pewnym momencie, podczas dyktatury, to został wyrównany do 4 klasy szkoły podstawowej, a podobno pod koniec nawet do 6, ale umówmy się, szału, zobaczcie, nie było. To dlatego 10 lat temu 10% analfabetów to był jeden z najwyższych analfabetów w całej Europie. Dobrze, się pytałaś o system tam ochrony zdrowia, tak. Ja miałam dużo szczęście, bo wybraliśmy szpital, gdzie kobiety z całej Portugalii się zjeżdżają do wioski rybackiej nad Porto, żeby rodzić. Pani puka, zanim wejdzie do sali, pani się pyta, czy ona by ci podała oksytocynę, ale to jest twój poród i ty decydujesz, zgasi światło, to muzyka i tak dalej. Mają karteczkę z swoim imieniem i z imieniem partnera, z imieniem dziecka. Jak się rodzi dziecko, to zrób to dla Aurelii. Więc oni są tak super, że nawet z Madery i z Azorów całe Portugalia się zjeżdża, żeby tam rodzić. Przejechaliśmy szybciutko Uberem w dwie drużyny, jak mówi nasza przewodniczka, do winiarni. Będziemy mieli degustację na specjalnych warunkach, a poza tym w takiej winiarni, która nie jest super popularna i super turystycznie oblegana. A, będą beczki, ale pierwszym zadaniem to w ogóle będzie znalezienie symbolu Polski. Velia to stara? Tak. Stara królewska firma. Proszę bardzo. No i przez przypadek trafiliśmy do konsulatu, gdzie tak naprawdę trafimy też jutro, ponieważ jutro są wybory. No proszę, nie ma lepiej jak konsulat w winiarni. Ale to jest zachęta, nie? Przy winiarni to warto przyjechać zagłosować. To byłoby super. Teraz różno. Pamiętajcie, że jak się przeprowadzamy do kraju, który nie jest ekonomicznym Eldorado, jak tutaj mówiliśmy wielokrotnie, to przynajmniej chcemy mieć pewną pogodę, a pewna pogoda jest na południu w Portugalii. Bo w zimie tutaj leje, a czasami nawet w środku sezonu potrafi być tutaj ściana deszczu. My jesteśmy deszczowym miastem. Ale jest taka pani Danuta, która się tutaj przeprowadziła już kilkadziesiąt lat temu. I pani Danuta jest lokalną patriotką. I ona stwierdziła, że wszystko jest dla Polaków w Lizbonie, a dla nas nie ma nic. Więc pani Danuta poprosiła właściciela tej firmy, żeby nie chciał być na tym honorowym konsulem. A właściciel, my się śmiemy, mniej więcej potrafił umieścić Polskę na mapie. Więc się zgodził. Co my z tego mamy? Raz nas zaprosił na Boże Narodzenie na Dorsza, raz nam zorganizował jakiś koncert, ale w 2019 roku się ukłoniłam w pas, bo pan konsul tak się spiął i pani Danuta tak się zorganizowała, że po raz pierwszy zorganizowali nam okręg wyborczy. Ja pracowałam 8 godzin, gdybym 3,5 godziny miała jechać autostradą, żeby dojechać do stolicy, to bym nie dojechała. A tak to mogłam sobie tutaj w deszczu, bo w deszczu na ostatniego, ale zagłosować. Dobra, to jest musimy się wyszyć artystycznie. Zdjęcie z beczką pod beczką, przy beczce pod kranikiem, to są te nasze możliwości. To są magazyny, a produkcja jest z Doliny Douro. Dolina Douro zaczyna się 120 km stąd, ciągnie się aż do granicy z Hiszpanią. Tam jest specyficzny mikroklimat, zimy są bardzo zimne, lata są bardzo gorące. To dlatego historycznie spływa tutaj łódeczkami, później pociągami, a teraz już cysternami. Bo to po prostu jak dobrze chłopcy zbudujecie tę piwnicę, to tutaj przez cały rok jest mniej więcej 18-20 stopni. Jak ja pracowałam w piwnicy na Porto, się robiło zbyt gorąco, to szef nas wysyłał za szlaufami pomiędzy te beczki i w taki naturalny sposób obniżaliśmy sobie
sobie temperaturę. A jeśli się martwicie, że Manuel to nie doczyścił paznokci, a Ricardo to ma grzybka na paluszku, to zaraz zobaczcie, my się śmiejemy, że dolewam do tego wina alkohol, który ma 77%. To jest wzmacniane wino, przerywamy fermentację, to tylko jest słodkie, mocne, jak poradzi sobie z drożdżami, to je zabije tego grzybka. Sławne osoby kupują sobie tutaj beczułki. Więc to są beczki szwedzkiego króla. Szwedzki król Karl Gustaw nie kupił sobie jednej beczułki, bo byłby obciach. Tak. Obecny? Szwedzki, tak, tak. Nie kupił sobie drugiej beczułki, ale kupił sobie takie 2¼. Ale to, że mieliśmy 6, wystarczy. Więc kto będzie miał jeszcze czas, kto ma ten fragment poniedziałku, ja was wyślę do pana Fertka na targowisko. Pan Fertek ma degustację. On po prostu miesza wina, które mają mniej więcej tyle lat. Czyli troszeczkę tego, troszeczkę tego. Trochę dwulatka, trochę pięciolatka, trochę trzylatka i robi mieszankę, która ma mniej więcej 3 lata. Dlaczego pan to robi? Bo w Dolinie każde winobranie jest inne. Gdybym ja co roku wypuszczała na rynek wino rocznikowe, raz byłoby pryszne, raz byście powiedzieli, że więcej od Doroty nie kupicie. Jak, nie wiem, Kasia kupuje batonika Snickers, bo czuje owoc i czekoladę, on zawsze smakuje tak samo. No to 3-letnie rubi tej firmy, jak dzisiaj wam zasmakuje, za 18 lat pan ma wymieszać tak samo. Ale czasami jest niesamowite winobranie i wtedy robimy wino rocznikowe. I teraz odwiedzimy tą magiczną kliniczkę, nie są tylko wina rocznikowe. Bo czasami w hotelu zaznaczamy datę, jest jakaś data i to jest mega drogie, a my nie wiemy, o co chodzi. Następny czas oczywiście specyficzne winobranie. Wtedy my zobaczycie, staramy się zrobić lepsze wino i wino vintage to jest rubi, czyli wy już wiecie, że trafi do wielkiej beki. Jak po 2 latach ja wiem, że to wino jest petardą, to wysyłam do Instytutu Wina Porto. A tam u mnie siedzi Jola i Jola ma zadanie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Czy to jest vintage, czy to nie jest vintage? To po prostu musi być petarda. Jeśli Jola w anonimowej degustacji, ona nie wie od kogo to przyszło, stwierdzi, że to jest wyjątkowy smak, to ja to mogę zabutelkować jako vintage. W każdej butelce są mini kawałki winowe, które cały czas mogą zmienić smak. To jest jedyne wino Porto, które może lewokować w butelce. Jedyne, które jest warte trzymania przez 10, 15, 20 lat. Specjaliści mówią minimum 20 lat, więc jeśli zabutelkowałam w 2021 winobranie sprzed 2 lat, czyli 2019, zabutelkowana w 2021, to oni mówią poczekaj do 41. Ja mam nadzieję, że to będę, ale zobaczymy, jak nie będzie. I dlatego, że specjaliści zmienili wersję i mówią, dobra, niech ten Grzegorz poczeka 10 lat. 31 brzmi lepiej niż 41. Bardzo dobrze. Patrz, jakie omszałe, to są omszałe. Taki, przepraszam, syf na tej butelce. Są wina mszalne i omszałe. Tak. Nie, uważajcie, bo to jest... A wiesz co, czasami przekorkowują wino, bo jak korek zaczyna przeciekać, to oni wolą przekorkować i być stratnie to wino. Zgubiliśmy się? Chciałabyś. Może to jest niezłe pytanie. Teraz Ada przeliczy przy wyjściu. Może się kopie. Już kopie. Tak, już kombinuje. Po 3 dniach by mnie to tak. Ale wilgoci jest. I tak to wczoraj posylało, bo gradowicie nie wiem siebie tutaj robię. I kafelki są, a kafelki. Obejrzeliśmy w piwnicach najstarsze butelki, najstarszą butelkę wina w Porto, w ogóle jaka istnieje butelka Porto w Porto. A teraz przeszliśmy do salonu degustacyjnego, gdzie spróbujemy tutejszych smakołyków. Nie kupujmy lakrym, 140 gram cukru na litr. Nie pijemy wina white. White to jest białe, półsłodkie, 100 gram cukru na litr. Niektóre firmy produkują dry white, wytrawne białe. Ta firma nie zdecydowała się na ten poziom cukru, więc ja fizycznie wam nie pokażę tej butelki. Pijemy w tym momencie.
momencie w naszych kieliszkach jest Extra Dry White Port. Super wytrawne białe portą. Tylko 20 gram. Porto knajpa. Tu jedziemy. Ale prawdopodobnie zajdziemy tutaj do Dragoes. To są smoki. Za godzinkę? No. Za godzinkę. Yes. Okay. Bye. Thanks. Czyli mamy, tak? Niektórzy z pralni już wracają, a tam wiszą ciuchy, więc podejrzewam, że to gdzieś tam. No, to jest zobacz, suszarnia. Zobacz, to normalnie te kije podstawione. Tradycyjne suszenie. Na kijach, na sznurach. Jesteśmy w wiosce rybackiej, u ujścia rzeki Douro. Super miejsce z polecenia Doroty, naszej przewodniczki, którą gorąco polecamy. Podamy wszystkie kontakty potem. I wylądowaliśmy w takim miejscu, kolejnym takim miejscu dzisiaj, gdzie prawdopodobnie nigdy byśmy nie trafili. I skoro jest suszarnia, to jest i pralnia. Proszę bardzo. Jest pralnia? Jest. To jest tak, słuchajcie. Namoczenie, pranie wstępne, pierwsze odwirowanie, tak? Płukanie. Tutaj sobie wkładasz mydło. Ale jest już taka mydlana, nie? Tam jest zamydlona. Ciekawe jak to kursuje ta woda, czy to jest jakiś obiekt zamknięty i na przykład pierzesz już w czyjś. No, ale ciekawe miejsce, normalnie. Proszę zobaczyć, ile jest półek do wykorzystania na pranie. Trochę przypomina takie rozwiązania jeszcze z czasów rzymskich nawet. Kieszonki na mydełko chyba. Nawet na pewno. Tu już chyba woda zużyta. Tam się coś przelewa. Fajnie, fajnie. A potem na zewnątrz na sznureczek. Krewetkas. Squidas. Całkiem. Ziemniaczki też całkiem. Przenoszą nas trochę w nasze ojczyźniane strony. Gdybyś tęskniła mocno. Irlandia już pojutrze bita, więc szczepionkę przyjmujemy. Tarta lemonkowa. I tutaj ktoś się czai na tą tartę i czeka. Nie lubi filmowania tarty, bo... No dobra, teraz możemy sfilmować, jak Magda rzuca się na tartę lemonkową. Proszę bardzo. O, teraz to nie. Tylko film. Tak to było filmuj. Zrobię to dla ciebie, no. Wydam werdykt. Bardzo dobra. Sorry. Bardzo dobra? Dobra. Bardzo dobra, dobra. Za chwileczkę będzie dostateczna. Dobra, ale... Ale? Nie wow. Nie wow. Urywała to mnie. Po to, żeby się dzieci nie nudziły w restauracji, to są takie te... Dzieci się zajmują. Tak. Ma coś. Dom smoków, Casa Dragoes. Tylko nie wiem, co to znaczy da Afurada. Czy to jest ta część tutaj? Smoki z Afurady. Smok zrobiony. Smok jest zrobiony. Wszystkie miejsca są zajęte. Cześć, ponownie z Porto. Wczoraj zakończyliśmy dzień pełen przygód. Późno wieczorem w wiosce rybackiej. Bardzo ciekawe miejsce polecane przez naszą przewodniczkę Dorotę.
która nas oprowadzała wczoraj po bardzo ciekawych miejscach. Nie zdążyliśmy zakończyć tego odcinka wczoraj w sposób odpowiedni. Dorota zabrała nas w bardzo, bardzo ciekawe miejsca. Zobaczyliśmy domki robotnicze, tak zwane wyspy. Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy przede wszystkim o w ogóle problemach społecznych, o tarciu turystyki i mieszkańców rdzennych, o tym, jak posesje wykupywane są między innymi przez Amerykanów, którzy nazwali Portugalię Kalifornią Europy i ściągają tutaj, wykupując wszystko, co się da, ale też o problemach związanych z wynajmem mieszkań, między innymi z akcjami społecznymi przeciwko kwaterodawcom, którzy zajmują miejsca dla ludzi, którzy chcieliby tu po prostu mieszkać. No bardzo ciekawe. Trafiliśmy do też świetnych miejsc, takich jak mini restauracyjka, w której były piłkarz Porto. Stworzył tam taką małą, można powiedzieć, świątynię poświęconą temu zespołowi. I wiele, wiele innych miejsc. W sumie bardzo wartościowa wycieczka. Skończyliśmy w winiarni najstarszej firmie królewskiej w Porto. Obejrzeliśmy najstarszą butelkę Porto, między innymi wspaniałe piwnice z XVII-wiecznymi butelkami. Oczywiście zakończyło się to również małą degustacją, symboliczną degustacją trzech gatunków Porto. I potem jeszcze właśnie z polecenia odwiedzaliśmy wioskę rybacką, pralnię, gdzie przychodzą kobiety prać, wieszać swoje pranie. Takie prawdziwe miejsca po prostu. Szczerze polecamy spacer z Dorotą po mieście. Nie były to wielkie wydatki, kosztowało nas to około 40 euro od osoby, więc nie jakieś nie wiadomo jakie koszty. A naprawdę można trafić do super miejsc, takich, gdzie byśmy nigdy w życiu nie skręcili. My często mamy jak gdyby troszkę obiekcje do wykupywania jakichkolwiek pakietów. Nie lubimy tego robić, lubimy sami włóczyć się po mieście, poczytać, ewentualnie po prostu znaleźć fajne miejsca. Natomiast to polecamy szczerze. Zresztą Dorota sama się poleca szczerze, posłuchajcie. Halo, halo, witajcie w Porto. Ja się nazywam Dorota, w Portugalii mieszkam od 15 lat. Z wykształcenia jestem portugalistą. Kiedyś mieszkałam w Meksyku, ale przyjechałam do Porto, to stwierdziłam, że to jest miasto życia i zostanę. Gdybyście chcieli wybrać się na wspólny spacer, przewodnik po Porto, ale niektórzy nie chcą spacerować razem, chcą tylko zaczerpnąć dobrych rad, noclegi w Porto, to są dwie strony na Facebooku. Gdybyście chcieli mnie tam znaleźć, to zapraszam. Pozdrawiam i do zobaczenia w Porto.